Cześć! Nazywam się Sylwia Balawender. Jestem liderką Polsko-Norweskiego Stowarzyszenia Razem Sammen. Mieszkam w Norwegii od 2009 roku, a w Kristiansand od 2011. Tu pracuję, tu urodziły się moje dzieci, tu jest nasz dom. Powiem Wam taką ciekawostkę. W 2019 roku, kiedy odbywały się ostatnie wybory samorządowe, w Kristiansand zarejestrowanych było ponad 1200 Polaków. Z tej liczby ponad 600 osób miało prawa wyborcze. Zgadnijcie, ile osób skorzystało ze swojego prawa wyborczego? Tylko 9. Jako liderka Polsko-Norweskiego Stowarzyszenia Razem Sammen pracuję na co dzień, aby żyło nam się tutaj lepiej. Staram się aktywizować wszystkich do działania i pokazywać, że razem możemy więcej. Jednak czasami spotykam osoby, które potrzebują wsparcia i którym jest tutaj trudno. I właśnie w imieniu tych osób mówię głośno o tym, co należy zmienić. Wielokrotnie doświadczałam tego, że mój głos był wysłuchany i że razem możemy coś zmienić. Im więcej osób pójdzie do wyborów, tym pokażemy większą siłę. Pokażemy, że trzeba się z nami liczyć i brać nasze zdanie pod uwagę. Wysłuchują mnie również lokalni politycy i czuję wtedy, że razem możemy coś zmienić. Tutaj za mną znajduje się ratusz. Tutaj podejmowane są decyzje dotyczące także nas, Polaków, którzy tu mieszkamy, pracujemy i płacimy podatki. Jeśli mieszkasz w Kristiansand i nie wiesz, na kogo zagłosować, możesz zagłosować na mnie. A na pewno Twój głos nie będzie zmarnowany. Zrobię wszystko, aby Ci pomóc. Jednak takich osób jak ja jest w Norwegii o wiele więcej. W tym roku startuje nas, Polaków, w wyborach lokalnych o wiele więcej. Rozejrzyj się po swoim mieście, a na pewno znajdziesz kogoś, kto będzie Ciebie godnie reprezentować. O polskich kandydaturach możesz również poczytać w naszej gazecie internetowej Razem Norge. A więc pamiętajcie, 11 września wybory. Pokażcie, że jesteście równoprawnymi mieszkańcami Norwegii i weźcie udział w wyborach. Do zobaczenia przy urnach.